Dominik Durna dla MMA Rocks, ze mną jest Krzysztof Gutowski, zaraz po wygranej na gali Battle of Champions 2. Krzysiek, przede wszystkim ogromne gratulacje. Cześć, dzięki. A przechodząc już do twojego pojedynku, on nie był taki łatwy, myślę, jak się spodziewali, nazwijmy to, fachowcy przed nim, bo myślę, że byłeś zdecydowanym tutaj faworytem, ale ten taki dziki styl Litwina sprawił ci trochę problemów. No, ciężki w sumie przeciwnik, bo taki niepoukładany. To ciężko powiedzieć, co zrobi, ciężko wiedzieć, jak zaatakuje, ciężko go rozgryźć, nie? Także tak początek walki to byłem, już pomijając temperaturę, że taki nie byłem, że tak powiem, w walce, ale też musiałem z minutę, żeby zobaczyć, jak on bije, a bił dziwnie. No właśnie, w sumie walka zaczęła się od takich dwóch potężnych bomb, bitych trochę nawet za siebie, naprawdę. Tu myślę, że całą siłę wsadził Arunas w te dwa uderzenia. Trochę cię tak zaskoczyły, otrzeźwiły te dwa strzały. One tam nie weszły w ciebie, ale no, jak świsnęło powietrze, to tam, gdzie ja siedziałem, było czuć, jak tę moc w tych rękach. Myślę, szczerze mówiąc, było tak, że ja trochę przyspałem i tak zostałem plecami do klatki. Byłem, no nie wiem, no tak przekonany, że on będzie próbował jednak do tej siatki mnie docisnąć po tych ciosach albo coś, a on bójka, nie? Także dziki. Co cię tam zaskoczyło, cię coś najbardziej w tym pojedynku? Z jego strony? No, to znaczy nie spodziewałem się tego, że będzie do tych nóg kręcił. Widziałem tam jakieś walki jego, bo jak zacząłem oglądać jego walki, to on tam inny miał rekord, a jak zacząłem oglądać walki, to tam widziałem, że mają jakieś przezduszenia wygrane, no także tam, jak to z tymi zawodnikami ze wschodu, tam zawsze mają kilka profili, nigdy nie wiadomo, jaki mają rekord tak naprawdę. No więc tak sądziłem, że tam w tym partii, znaczy nie spodziewałem się po prostu tych skrętówek, no nie? I tak trochę zareagowałem raczej intuicyjnie, tam chłopaki mi oczywiście krzyczeli coś z narożnika, ale to tak nie wiedziałem, trochę zgłupiałem, nie? Trochę, co tam mnie na pewno zaskoczyło. No i rzeczywiście mówiąc, jak mam być szczery, to tam był taki jeden cios w tej stójce, że poczułem tylko, no zrobiłem dwa kroki do przodu, żeby on nie zobaczył tego, że tam mnie coś zranił, więc on też odpuścił. No ty poczułeś, ale on też poczuł to wysokie kopnięcie pod koniec rundy, to naprawdę dźwięk był niesamowity i też go przestawiło bardzo. Było widać, że jest mocno zraniony tam. Jak myślisz, ile brakowało, żeby zakończyć ten pojedynek? Doświadczenia chyba. To znaczy takiego doświadczenia w MMA, bo tam ogólnie doświadczenie mam, ale tak mi się wydaje, że po prostu zamiast go przycelować i dobić, to ja tak zacząłem bić takie ciosy, ani to nie było dużo szybkich ciosów, ani takie pojedyncze bomb, żeby go dobić, tylko tak też pomiędzy chciałem i mocno i szybko, jakby po prostu bić cokolwiek, a trzeba było albo zasypać go ciosami, tak mi się wydaje, albo po prostu przerzucić nogi do boku i go jakimś mocnym ciosem skończyć, no. To znaczy skończyło się dobrze, nie? Koniec końców. No widać było, że był zraniony, wracając do swojego narożnika, ale spodziewałeś się, że już nie wyjdzie do drugiej rundy? Właśnie ja nie wiem, co się szczerze mówiąc stało, bo jak do niego podszedłem, to on nie mógł ze mną gadać, tylko rozmawiałem z tym jego trenerem, a nie wiem, co się stało. Ale no widziałem, że był zraniony, ale nie wiem, nie jestem w jego głowie, nie wiem, może coś się stało, może nie kontaktował, nie mam pojęcia. Widziałem, że był porozbijany po twarzy, nie? Miałeś znakomity w sumie narożnik, ale taki bardzo egzotyczny, chorwacko-polski, tutaj Bartek Fabiński, do tego Goran Rejlić. Powiedz, czy fajnie, że właśnie, że Goran tam dołączył, przyjechał tutaj z wami, dołączył do narożnika, dało ci to też jakiegoś powera dodatkowego? To znaczy, szczerze mówiąc, proszę cieszę, że miałem taki narożnik, mimo że on to jakby... Znaczy tak, ja z chłopakami trenuję na co dzień, także my się znamy i tak dalej, ale też jakby ufam im. I u Bartka w narożniku sam jestem zawsze, ale też jak pamiętam, to zawsze jak Bartek coś mówił, to mówi, nie mówi głupot w narożniku. Także ja zawsze ufam tym. Zresztą był na poprzedniej mojej walce i też to, co mówił, to zawsze było dobre, no nie, także Bartkowi ufam. Goran też jest fajnym gościem bardzo, także w porządku. Zresztą, i też go słuchałeś, bo było słychać, że go słuchasz. No, czy można mu zaufać, znaczy nie, też nie gada jakichś rzeczy swoich, no nie. A zresztą to taka historia z tą walką, że tak naprawdę z dwa tygodnie temu, jak dostałem SMS-a, że jest ta walka, to siedziałem z Goranem, piliśmy sobie piwo i dostałem SMS-a, że jest ta walka. I tu tak w szarcie powiedziałem, to może ze mną pojedziesz tam. No mówi, spoko. I pojechał, jest. I myślę, że zaliczy ten wyjazd do udanych, bo mu się chyba tu bardzo podoba z nami. Niepokonany rekord, kolejna wygrana na twoim koncie. W takim razie co dalej? No, ja chcę się bić jak najczęściej. Teraz tak naprawdę było ze 4 czy z 5 walk po drodze, które tam wypadały z różnych powodów.
raczej nie przeze mnie. Także jak tylko coś będzie, tak samo z tą walką, tak jak mówię, dostałem SMS-a i spoko, nie? Kto to jest, tam nieważne, żeby tylko po prostu zrobić walkę, bo tak potrzebuję po prostu doświadczenia. No zrobić też jeszcze ze 4, ze 5, jak najwięcej porobić po prostu. Ta gala była no, dość nietypowym wydarzeniem, po pierwsze na otwartym powietrzu. Myślę, że tam mimo niezbyt dobrych warunków pogodowych, to parę, myślę, że 1000 ludzi się zbierało pod tą sceną. Do tego właśnie te warunki. Powiedz, jak ty w ogóle przeżyłeś tę galę, no bo to jest naprawdę było coś takiego, czego się często nie spotyka, ale myślę, że wyszło w końcu, koniec końców bardzo fajnie. Czy biłem się kiedyś na otwartym powietrzu jeszcze za czasów Muay Thai, tylko to był środek lata, było gorąco i nawet to było fajne, nie? Ale teraz to tak jak patrzyłem na to, to z taką, no sceptycznie bardzo w nocy, w deszczu, na rynku wcale nie było dzisiaj tak ciepło, no nie? Także bałem się, że tylko, że mata będzie śliska, no bo nawet jak wytarta mata, to jak jest wilgotna, prawda, to ona jest taka. Ale no, może inaczej, no, warunki nie były idealne tam, prawda, no ale przeciwnik miał takie same warunki, prawda, więc jak już przyjechałem, no to co mam, rozłożyć ręce i powiedzieć, że no, nie podoba mi się klateczka i nie podoba mi się, że jest zimno. No, ale czułeś właśnie to, że było zimno, że było czułeś tą wilgoć? Poplątały mi się nogi na początku walki, były takie, że zesztywniały, może się rozgrzałem bardzo dobrze, to przynajmniej tak mi się wydawało. Kurtce takiej zimowej, w czapce siedziałem tam cały czas, ale mimo wszystko jak się rozebrałem, to taki ten chłód to tak przenikał, no nie? Szkoda, że ten chłód się pojawił, nie? Cały dzień była taka super pogoda, wszyscy tam byli, myślę, przekonani i też jestem ciekaw, ile by wtedy przyszło ludzi, bo naprawdę tam było 1000 osób, mimo tego zacinającego deszczu, już tam od połowy gali przestało padać, ale no to była szansa na to, żeby takie MMA w bardzo fajnym wydaniu, bo trzeba przyznać, że te pojedynki dzisiaj były ciekawe, żeby zobaczyło kilka tysięcy osób. Więcej osób wydaje mi się, że było na ważeniu wczoraj niż dzisiaj, prawda? A to wiesz, bo był potem koncert pana Brzozowskiego, więc tam już się zbierali, no ale wczoraj... Jakieś gwiazdy disco polo były wcześniej. Tak? Możliwe, nie wiem, ale było przynajmniej z 3000 osób na pewno, ale też bardzo żywo reagowały na to wrażenie, więc ja byłem zachwycony dzisiaj zresztą, no sam fakt, jak często widzimy tak duże grono osób w tak trudnych warunkach, prawda? Znaczy bardzo fajny pomysł w ogóle, szczerze mówiąc, jakby, tak jak mówię, no, nam trochę warunki pogodowe nie pasowały, ale gdyby to było, że tak powiem, w lato, jak jest ciepło i może inaczej, może te warunki pogodowe są bardziej pewne, bo to tak wiadomo, że ona się zawsze może pogoda zmienić, to ogólnie pomysł fajny, to znaczy... No, to też jest dla organizatorów dobre, prawda, no bo nie odchodzą koszty sali, odchodzą koszty czegoś. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku Battle of Champions 3 w lipiec, sierpień i możemy na ciebie liczyć. Jak będzie walka, to biorę. Dobra. Dziękuję bardzo, tym zakończymy ten wywiad. A ja bym chciał jeszcze pozdrowić, podziękować sponsorom i pozdrowić może, to może tak, najpierw chciałbym podziękować dziewczynie za wyrozumiałość, cierpliwość. Tak powiem, w trudnym okresie robienia wagi. No i co? Wszystkim chłopakom z S4 na pewno. Firmie Ofensywa za ubranka. Za szczękę Gladiato. Co tam jeszcze? Bardzo chciałem podziękować Bartkowi i Goranowi za narożnik. Bo jakby super się spisali, uważam. Aczkolwiek może nie słuchałem ich tak, jak powinienem, ale dużo mi pomogli. Dobrze. To dziękuję ci bardzo jeszcze raz i mam nadzieję, że zobaczymy cię jak najszybciej. Dzięki. Pozdrawiam.